Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was w kolejnej bitwie na liście bitew miesiąca. No i tym razem moi... co? Aha, Uster rzuca radar, albo się kliknął niepotrzebnie, albo nie wiem co on tu wykombinował. Na początku bitwy radar. Kontynuując wstęp, moi drodzy, mamy dzisiaj bitwę również rankingową na pancerniku. Mamy również Yoshino, zobaczymy co będzie grało. Mamy tutaj w roli głównej Kurfursta, za którego sterami siedzi Balaton BDG z klanu Spoko. Jeżeli chodzi o matchmaking, to mamy dwa DDQ przeciwnika, dwie Montany i Conquerora, Ustera Moskwę, także radarów przeciwnik ma więcej, sztuk jeden. Mamy tylko na Usterze, zresztą już zużyty, także zobaczymy co się tu będzie działo. Także widzę, że straszliwa burza jest o wynik z bitwy na Yoshino. No ale jeżeli ktoś nie rozumie, co tam było zrobione źle, to nie ma sensu tego tłumaczyć. A tym razem zajmijmy się tym, co będzie grał Kurfurst, bo już po screenach widzę, że będzie grał tak jak należy. Przynajmniej mam nadzieję. W zasadzie to ja nie komentuję tych bitew pod względem taktycznym, nie mówię co powinno być zrobione, a co nie. No ale tu już podstawowy błąd, wszystkie pancerniki popłynęły w jedną stronę. Yamato powinno płynąć już tam gdzieś za Giringiem, czy bliżej tych wysepek między Usterem a Giringiem, żeby był crossfire. No bo wiadomo, jak się strzela z jednej strony, to łatwo się skontować, a z dwóch już jest większy problem. No ale ja grając na pancerniku zawsze starałem się tego pilnować. Chociaż widzę, że dwa pancerniki przeciwnika płyną sobie w kierunku również jednej flanki. Pytanie, gdzie jest jeszcze Conqueror, ma najlepsze camo, więc ostatniego go zobaczymy. No i póki co Kurfurst płynie najbardziej agresywnie. Montana już wyrównała kurs równolegle do linii między C a D. Yamato to samo, także pełna burta pokazana. I płyniemy do krawędzi mapy, a nie w dół, żeby jakieś kapy przejąć tam busty. Kurfurst widzę bez legendarki, bo ma 20,6 km zasięgu. Wykryty w tej chwili. Jest Conqueror, także przeciwnik też za mocno w crossfire tutaj nie uderza. No ale nasze Yamato to już w ogóle. Nie ma na szczęście lotni. Płynie ryba i tutaj widzę, że nasz kapitan nie odkręca od niej. Jakby zwolnił i skręcił w lewo, to powinien by ją wyminąć. A tak dostaje rybkę z zalaniem, od razu naprawia. Tam Kurfurst, znaczy przepraszam, Conqueror przyjął solidną salwę, 12 tysięcy dostał ponad. Od razu R-ka, od razu naprawka. Na szczęście pociski z Conquerora nie wywołały pożaru. No i widzicie, jaka jest różnica między tym, co się dzieje w tej bitwie, a w co się działo w tamtej bitwie. Nasze pancerniki z tyłu, zwłaszcza Yamato, płynie sobie do krawędzi mapy, teraz zaczyna odkręcać. A tutaj Kurfurst pięknie sobie zaczyna podchodzić do środeczka, ściągać ogień przeciwnika. Robi to, co robić powinien. W międzyczasie nasz Uster postanowił sobie trochę już umrzeć. Bo robi co może, żeby to zrobić. Pokazuje piękną burtę Conquerorowi. Solidnie, 18 tysięcy w salwie. Na szczęście Hydro odpalone, bo płynie już kolejna wiącha torped od Shimakaze, która tutaj trzyma flankę. Shimy się ostrzeliwują, ale obie się zadymiły. Yoshino tam sobie płynie, trochę hapsa straciło. Dlatego właśnie uważam, że Yoshino nie jest okrętem dobrym do gier rankingowych, bo on nie ma wpływu na bitwę, ma za duże camo. Ale pokarał tutaj. Piękna salwa, 25 tysięcy prawie, znowu Stadela w Conquerora. Tylko że szkoda, że tak długo będzie trzeba czekać na aktywowanie tego boosta do HP, bo tutaj minuta 10, więc może być trudno tyle wytrzymać, zwłaszcza że Shima jest blisko i Conqueror do nas cały czas tłucze z obeczków. Dobrze, przytomnie zostawiony pożar bez gaszenia. Nasz Giring sobie za darmo zajmuje kapy, odpuścił tamtą flankę, gdzie jest większość przeciwników. Co prawda w punktach mamy stratę, bo tracimy jeden okręt. Oj! Ale piękna salwa, 21 tysięcy, jakie skupienie ładne poleciało. Niestety skończyło się Hydra, tu cały czas jest Shimakaze. Że widzicie, to jest godna postawa pancernika. Pancernik ma tankować, ma robić damage na przeciwniku, a nie pływać gdzieś tam po krawędzi mapy jak nasze Yamato czy Montana, nie tracąc nawet grosza HP.
Także tak, gdybym miał oceniać wszystkie okręty w bitwie rankingowej, no to na pewno nie wiem, czy bym to zrobił dobrze, bo sam grałem na Minotaurze z radarem, na Montanie, także też nie wszystko jestem w stanie dobrze ocenić odpowiednio, ale wydaje mi się, że pływanie po krawędziach mapy nie sprzyja tutaj grze zespołowej i graniu pod wygraną, zwłaszcza, że tutaj nasza Shima już jest wklejona totalnie w krawędź mapy. Sekundarka chodzi. No chyba jeszcze Shima tutaj nie ucieknie. 80 tysięcy na liczniku już, tylko po zamordowaniu jednego okrętu. No i sekundarka kończy robotę. 84 tysiące, mamy drugiego fraga. Także tak, no Uster troszeczkę za agresywnie poleciał do przodu. Giring tu przytomnie ładnie się kręci po środku, zbiera nam power-upy. Yamato i Montana zwiedzają sobie też krawędzie, no i podobnie czyni Shimakaze, zbytnim wsparciem tutaj nie będąc. Na szczęście Kurfürst póki co nie jest zbyt mocno obity, bo przeciwnik oddzielił się od głównego teatru tutaj działań wojennych, wojennomorskich na tej mapie, popłynął sobie zwiedzać lewą flankę, na szczęście pusta, także ani power-upów tam dużo nie ma, ani zbytnie krzywdy nikomu nie zrobili. Mamy 2 do 1 w okrętach, wszystkie fragi jak na razie zrobił nam tutaj Balaton. Montana na 10 km. Gdzie to jest celowane? Sekundarka już pracuje. No kurs tej Montany nie jest taki aż tam zadowalający, więc raczej dużej krzywdy nie zrobimy. Ale warto by się jednak w jej kierunku powoli odwracać. Gdzieś tu jest gearing. Hydro już jest przeładowane, warto by je odpalić od razu, bo mogą przypłynąć znowu jakieś dziwne ryby. Dokładnie. No ale widzicie. Jeden pancernik tankuje, robi fragi, a dwa pancerniki zwiedzają. Mają szansę wygrać? Oczywiście, tylko pytanie, kto zagrał lepiej, kto zagrał tak, żeby coś w tej bitwie zrobić. 6 km nas dzieli od Montany. Montana chyba tutaj będzie chciała wejść w środek, pokazać burtę. Wyświeciła się na chwilę Moskwa i Uster tam gdzieś na krańcu świata. Pokazuje się strefa. Przeciwnik ma w strefie 3 okręty, mamy 2 i wchodzi powolutku sobie Yamato. Oj, jak te torpedy tu idą. Nie, nie powinny wejść, jeżeli przyspieszy. Pięknie wystawiona. 19 Stadela. Ładna burta. Czekamy na tylne wieże. No teraz już trochę gorzej, 7100, ale na szczęście udało się uszkodzić jedną wieżę na Montanie. O i wejdzie, niestety wejdzie. Jedna, druga. RK i heal od razu, bardzo ładnie. Burta w burtę. Trochę przyostro ta burta jest pokazywana, zwłaszcza, że tam drugi pancernik wychodzi, ale Montana widzę też olewa sytuację. No i jest za to odpowiednio skarcona. 18 tysięcy, piękna salwa. Tu gonią, a nie, to nasze sojusznicze torpedy. No i co w takiej sytuacji zrobiłby nasz Kurfürst, gdyby jeszcze dostał torpedy na mordę od swojego? No troszeczkę to utrudnia robotę jednak, jakby nie patrzeć. Nieważne jest to, czy może dostać w 50%, czy może dostać w 10%. Jeżeli może dostać, to znaczy, że torpedy są puszczone do dupy. I koniec dyskusji. Wiem, że wielu się o to sprzecza, nawet na Facebooku często widziałem takie rozmowy, ale no szkoda, że dwa operpeny, bo ten Uster płynie tak, że warto byłoby go za to skarcić. Tutaj zobaczymy teraz, jak ta salwa idzie. No niestety, Montana dobiła tego Ustera, ale mamy tutaj jeszcze czerwoną Montanę na full hubsie, gdzieś tam Moskwa i Giring jeszcze tylko zostały. 3 fragi na naszym koncie, 156 tysięcy. 1 600 000 wytankowane. No i to jest gra dla pancernika, a nie tutaj mamy o. Montana, full hubs. Yamato, no już dążyło połowę stracić. Także wracając do dyskusji odnośnie torpedowania sojuszników, ja uważam, że jeżeli nawet ułamek procenta szansy jest na to, że nasz może dostać, to te torpedy nie powinny być w ogóle wypuszczone. Ale tam piszą, że no ale widział i skręcił, twoja wina, twoje torpedy. Wypuściłeś, odpowiadasz za nie i nikogo to nie obchodzi. Przeciwnik, znaczy przeciwnik, sojusznik może być zajęty manewrowaniem, może płyną w jego kierunku inne torpedy, a przez siebie będzie musiał odsłonić burtę i dostać solidną bułę. Także nigdy pod żadnym pozorem, jeżeli jest jakakolwiek szansa na trafienie swojego, nie torpedujemy. No, szkoda, te trzy przerwiciano wylot, jeden rykoszet, a taka ładna burta tutaj. Moskwa już tam jest wystawiona dupeczkę, tutaj wystawia, zaraz powinniśmy go też skarcić, bo nie przestawia się, widać, że stoi i nawet troszeczkę cofa. Także nie zrobi nagłego zrywu do przodu, powinniśmy go tutaj mocno pierdzielnąć jeszcze.
3 fragi, 196 na liczniku. To mi pachnie dewastem. Skupienie ładne, oj. Oj. Ojej, szkoda, szkoda. 2 stadele, 4 penetracje i 4 overpeny. No i zostało 13 tysięcy hapsa na Moskwie. Yoshino dokańcza Montanę. Wreszcie wszystkie nasze okręty są tam, gdzie powinny być. Sekundarka już tłucze w Giringa. Giring co prawda ma full hapsa, także troszeczkę będzie trudno go sobie dokończyć. Moskwa widzę totalnie olewa sytuację. Widzi, że ma na burcie kurfursta, no ale już teraz to za późno było na jakieś tam próby ratowania się. Dziękuję, dobranoc. 246 na liczniku, mamy czwartego fraga. To jest 9 stadela w tej bitwie, także bardzo ładnie tutaj kurfurst strzela. No i jest różnica? Jest różnica w bitwie? Ja tutaj nie widzę za bardzo pola do dyskusji w tym temacie. To jest zagrane prawidłowo. Blisko środka mapy, blisko boostów. Gdyby Wooster odpowiednio wykorzystał jeszcze osłony terenowe, no to tutaj kurfurst ściągał na siebie ogień. Spotował, można by plunkać damage. A tak, no troszeczkę tam przeszarżował. I zginął. A nasza Shima gdzie jest? O, Yoshino. Spójrzcie, co robi w ogóle Yoshino. Gdzie jest Yoshino? Tutaj. No także brawa dla tego pana. Zamiast zająć się tą strefą, no co z tego, że będziemy mieli 5 okrętów rozlokowanych w takich miejscach jak Yoshino, skoro przeciwnik jednym okrętem przejmie sobie środek i będzie bił punkty z Afriką, no to no, gość od razu do reportu się kwalifikuje. Co z tego, że on zrobił fraga, skoro totalnie nie ma żadnego wpływu na to, co się w bitwie dzieje. Coś tam dobił. Przyspieszymy troszeczkę. Na 6,5 km, 7 km pojawia nam się Giling, leci do niego pięknie skupiona salwa. No ale szkoda, że tylko tyle pocisków weszło. Pojawia nam się jednocześnie wsparcie. Dobrze, że hydro jest włączone, bo jest duża szansa, że tutaj płyną w naszym kierunku torpedy. Kurfurst przytomnie już sobie odkręca tutaj, żeby te torpedy przyjąć na dziobek ewentualnie w jakiejś mniejszej liczbie. No i 13 tysięcy hapsa zostało na Giringu. No, Montana hapsa nie straciła, Yamato trochę tam było obite, ale zostało wyreperowane. Jeszcze hydro załapało tutaj Giringa. Przednie wieże bez celowania. O! No właśnie, to się mści, tylko jeden pocisk wchodzi. Wypłynął ze swojego dymu ten Giring widocznie. Sekundarka już go muci, także no, dostało 2000, powinna go dotłuc. Ładnie, celnie strzela sekundareczka. Gdyby tu był ten niemiecki specjalny kapitan, byłoby jeszcze przyjemniej to oglądać. 200. 300, on się tam odnawia, bo też mieli boosty przyjęte, no ale sekundarka go dosięga. No i mamy Krakena, moi drodzy. Wynik ostateczny prezentuje się następująco. 260, prawie 3000 damage'u. 6 fragów, przepraszam, 5 fragów, czyli Krakenik. Wsparcie, dreadnought, duży kaliber i dwa razy zamordowany okręt z sekundarki, także exp bazowy również się zgadza. Jak widać, można nagrać dobrze w rankingach, a nie trzeba toczyć piany o coś, czego się nie rozumie. Także z mojej strony na dziś to wszystko, moi drodzy, do usłyszenia i na razie.